bastards may take exactly what I give you! These trade ships, these Tendermen, only surprise about the Obra Dinn. It's come back. Empty. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack i witam was bardzo serdecznie. Zagrajmy w Return of the Obra Dinn, czyli powrót Obra Dinn. Seria, myślę, będzie dość ciekawa, ponieważ, jak jest wręcz napisane, została ta gra stworzona przez Lucasa Pope'a, czyli tego samego gościa, który stworzył Papers, Please. Ja sam w Papers, Please nie grałem, ale ponoć gierka była dobra, a sam Obra Dinn ma dość przytłaczająco pozytywne recenzje, więc zdecydowałem się też go wam pokazać. Ja sam w niego nie grałem, tak więc rozpocznijmy grę i zobaczmy, cóż takiego kryje się za powrotem tego statku. Na pierwszym zapisie... Zaginiony na morzu, rok 1830, dobry statek Obra Dinn. Rok budowy, bla 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 bla. Ostatnia podróż do Orientu, przylądek nieosiągnięty. Pytania lub prośby o oświadczenia kierować do londyńskiego biura kompanii wschodnioindyjskiej. Okej. Okay. Kapitan R. Witterell, załoga 51 ludzi. Ha. O. Szacowna brytyjska kompania wschodnioindyjska. Do wiadomości głównego główny inspektor dział ubezpieczeń i windykacji biuro londyńskie. Statek Obra Dinn powrócił. Natychmiast melduj się do Falmouth i przygotuj pełną wycenę. Pytanie, co się stało z tym statkiem? Bo jeśli dobrze rozumiem, to on jakiś czas po prostu zniknął. Company man woke me up. Said you'd need ferry to the Obra Dinn. Not many eager for that job. Seems a bit late if you ask. I didn't. What's in the box? I don't know. I'll hoist it up in a few minutes. Hey! How? Carefully. O! Okej, okay, to troszeczkę dziwne. A to dlatego, że jak każdą grę odpaliłem ją na chwilkę i żeby wytestować, ale dalej niż ta łódka nie zaszedłem. Tylko że wtedy miałem żeńskiego bohatera. Czemu teraz mam męskiego? Nie, żebym narzekał, nie? Bo jakby dla mnie bohater to bohater. Nie interesuje mnie, czy gram facetem, czy dziewczyną, slash kobietą. Ale to trochę dziwne, bo nie zmieniałem żadnych opcji ani nic. To czemu na teście to stałem babka, a teraz gram facetem? No dobra. No, ten statek sporo przeszedł. O! Pan trup. No. W ogóle strasznie fajna jest ta oprawa graficzna. Jak taki... jak na taki stary, 8-bitowy komputer. O, prawym mogę przybliżyć, widzę. Lewym. Lewym jeszcze nic. W ogóle dlaczego zastanawiam się, dlaczego jest to komunikacja? Ale bohater ma nawet fajny głos. Jestem ciekaw, czy będzie się odzywał więcej. No. No, chyć się.
Take it yourself or open it here. Dobra, co jest w skrzyni? Książka. I? Powrót statku Obradin. Sprawozdanie przygody i tragedii. 1807. Przedmowa. Ufam, że stoisz na deskach pokładu okrętu Obradin. Spodziewałem się, że ten dzień nadejdzie. Moim zamiarem było opowiedzenie dziwnej historii tego statku na kartach tej książki. Niestety moje podupadające zdrowie pozwoliło mi jedynie spłodzić zarys tej opowieści. Twoja obecność na Obradin jest absolutnie kluczowa. To właśnie w twoje ręce składam odkrycie losu statku i jego załogi oraz dokończenie niniejszej książki. Kilka kolejnych stron z początku może cię wprawić w konsternację. Z czasem wszystko nabierze sensu. Używaj zegarka kieszonkowego, aby ustalić tożsamość i los osób znajdujących się na pokładzie. Uzupełnij prawidłowo każdy rozdział i odeślij książkę pocztą do francuskiego... Do francuskiego... Biura Spraw Zewnętrznych w Maroku. Rozdział układ pozostanie dla ciebie tajemnicą. Znam jego szczegóły, ale na ten moment postanowiłem zachować je dla siebie. Henry Evans. A kimże ty jesteś, panie Evans? Okej, widzę, jest 10 rozdziałów. Spis treści. Podróż. A w sumie to jest po początku. O, mogę sobie przejrzeć. Fajnie. Tak jak rozumiem, pokazuje, gdzie jestem aktualnie. Dobra. Tutaj podróż. Zakładam, że to chyba jest trasa, którą ten okręt miał płynąć, a finalnie nie dopłynął nigdzie. Dobra, co jest dalej? Manifest załogi pasażerów. Okej. 60 typa. Ryciny. Okej. O, jakaś rodzina królewska tu była? Wow. A czemu ci są niewyraźni, a to jest takie wyraźne? Chwilowo nie mogę z tym nic zrobić, więc się nie wiem. Znaczy, więc się nie dowiem. Dobra. No i tu już jest rozdział. No, troszkę tego będzie. Okej, tutaj sobie nie wiem. Słowniczek. Dobra, tabem się anuluje. I zegarek. Memento mortem. Pamiętaj o śmierci. Okej. No, hop hop. No, idziesz. Dobra, panie... O! I co, prawy? Nie. O, lewy! Okej. Dobra, panie trup. Co tam kryjesz w sobie?
What damn! Co tu się stało? Co się stało? No ewidentnie gościu zrobił kulkę w płuco. To chyba od kana papitana. Jakiś ziomek? Oj, tam jest jakiś ziomek. Czterech typa tu mamy. Dobra, tylko co w związku z tym? O, rozdział 10, koniec. On ewidentnie został zastrzelony. No. Los akurat i go znam. Zastrzelony z broni, a sprawcą był kapitan. Ale nie zmienia to faktu, że nie mam pojęcia, kim on jest. O! Twarz tej osoby jest niewyraźna na kartach książki. Oznacza to, że masz jeszcze za mało informacji, aby ustalić tożsamość tej osoby. Jej los może być wydedukowany i można go teraz wpisać. Próby identyfikacji osób z niewyraźną twarzą nie są produktywnym zajęciem. Działaj lepiej i zachowaj czujność. Twarz stanie się wyraźna, gdy w jakiś sposób odkryjesz informacje niezbędne do identyfikacji. No dobra. To lećmy dalej, nie no. Jak sama gra powiedziała, nie będę na ślepo tego szukał. No i tam jest drugi trup. O, nawet dwa trupy! O, ktoś tu miał ciekawą serię. Must be in here someplace. They're at the bottom of the sea. That's a lie. Kurde, ale w ogóle to, że to jest, nie jest opisane, że to nie jest, że to nie jest animacja, która pokazuje, jak każdy z nich umiera, tylko to jest po prostu opisane dźwiękiem i jak się wsłuchać, to każdy usłyszy... Co, ty za burtę chciałbyś wyskoczyć? A nie, on mu takie plecy, na plecy mu chce wskoczyć. Skubaniutki. Ale wracając. To nie jest pokazana animacja, tylko to jest sam dźwięk i przez to, jak się człowiek skupi, to może sam sobie w głowie wyobrazić, jak ta walka wyglądała. Fajnie. Kim jest ten sposób, w jaki sposób... Kim jest ten, tak, kim jest ten sposób i w jakim człowieku zginął, tak. Nie. Kim jest ta osoba? No nie wiem, ale szczerze wygląda... Nie no, spróbuj, ale on mi wygląda na jakiegoś marynarza. No tylko... Jezus Maria, ile jest tych marynarzy? Z 15 chyba. O! Nieznany? O, ten nieznany marynarz, dobra. Czyli mogę sobie taką przypominajkę dla siebie jakby ustawić. No to fajnie, spoko, no... Ja to zostawiam, no mi on wygląda na jakiegoś marynarza, no. Nie wiem, ale doświadczonego losu nie doświadczył. Czy co? Znam jego los, no on został zaciukany.
nożem, a sprawcą był pan kapitan. Dobra, no. Niewiele więcej będę z tego wiedział. Znowu na zewnątrz się otworzyły drzwi. W ogóle ma taką przekminę. Jak długo oni tu musieli leżeć, skoro zostały z nich już tylko kości? A to jest ten, co brał na plecy wejść kapitanowi. No, dobrze nie skończył. Ej, no ale bez przesady. To tu chyba gwoździe były, przecież od tak... Albo miał wyjątkowo słabą czaszkę. Bo ten rozumiem, ten... Przeciął mu gardło. Tam pewnie tętnicę. I pewnie jednocześnie razem z tym... żyłę główną, no ale... I ten już słyszałem, że zalał się krwią. No ale ten? Przecież on tego dostał gonga na strzał z tej... Jak gość nie miał krwiaka w mózgu, to on powinien tylko być lekko ogłuszony, a nie zginąć na miejscu. No nie no, przecież tutaj muszą być jakieś gwoździe. Ale nie no. Gość dostał fangę na ćpał i... Jelo, no i odwalił kitę. Ciekawe. Jest ten człowiek w jakiś sposób zginął, no. Tego nawet nie będę próbował zgadywać, bo on mi nie wygląda... Znaczy, w sensie wróćmy, marynarzem na pewno jest, ale on na takiego bardziej zaawansowanego wygląda, a takich to jest pewnie sporo na tym statku, więc nawet nie będę próbował sobie toku myślenia na niego jakiegoś oznaczyć, jak go traktować, ale jego los znam. Otóż on zginął uderzony. A sprawcą był pan kapitan. Znowu te drzwi, no. O, ty, tu się otworzyło. I tutaj ktoś jest. Ale mogę też przybliżyć. Dobra. To jest ona. Ale ona już chyba... Znaczy, co ja gadam już, no. Wszyscy są już martwi na tym statku, tylko pytanie, czy ona już też jest martwa? Nie wygląda... Znaczy, no, powiedziałbym, że śpi, ale nie wygląda mi na śpiącą. Bardziej na już... w większym stopniu martwą. O, tu jest co? Tu jest ciało. No, ta musiała już też pewnie nie żyć. No dobra. No, strzelam, że to będzie kapitan. Bo nikt inny nie został już na statku, jak sprawił się z trzema. Abigail. Your brother. My friend. I shot him. Dead. I'll be with you. Soon. My love. Please forgive me for everything. Cześć, czy on się? Stary, nie w serce, w głowę, byłoby szybciej. Chyba. Nie jestem anatomikiem, nie znam się na tym. Ale wydaje mi się, że raczej strzał w głowę byłby szybszy niż strzał w klatę. Okej, ale słyszeliście, co powiedział?
ona nazywa się Abigail. A on jest jej bratem. Bo powiedział, że jej brata postrzelił. A to jest jedyna osoba tutaj, która została postrzelona. No ten to wiemy, no. To jest... Okej, okay, twarz jest wyraźna. Użyj książki i zegarka, by zebrać informacje pozwalające ustalić tożsamość tej osoby. Odtwarzaj wspomnienia ze statku, by przy pomocy zegarka, aby analizować powiązania między ludźmi, ich wygląd oraz to, co robili. Korzystaj z map w książce Manifestu Załogi i Rycin, strony 2-4, i łącz te informacje z rejestrem indywidualnych rozmów, aby znajdować wskazówki dotyczące imion i nazwisk, relacji, związków, wyglądu i pełnionych funkcji. Na statku znajdowało się 60 osób, gdy ten opuszczał Anglię. Ustalenie tożsamości i losów wszystkich nie będzie łatwe. Rzadko znajdziesz jednoznaczne informacje. Będziesz musiał zakładać tok wydarzeń, mając do dyspozycji cząstkowe informacje. Tożsamość niektórych osób można ustalić wyłącznie drogą eliminacji. Powodzenia. Dzięki, pewnie się przyda. Dobra, nie no, ale ten... O co chodzi z tym? No, nie czaję. O co z tym trójkącikiem chodzi? No nie no, po prostu nie jest wyznaczenia. No. To jest pan kapitan. I on... się zastrzelił. Nie gwarantuje to poprawnego rezultatu. Losy są zatwierdzane trójkami. Zidentyfikuj poprawnie los i tożsamość przynajmniej trzech osób, aby informacje te zostały wpisane do książki. Okej. Okay. Dobra, ale jak mam tak... ten ustalać, to... No, ją bym jeszcze ustalił, no bo de facto jestem w stanie. Okej, okay, to jest... A czy ja wcisnę teraz? O! No dobra, fajnie, dzięki. Chciałem to właśnie przetestować i okazało się, że tak się da. Dobra. To jest Abigail. Abigail. Czy jest tu gdzieś... Jak była, to ją ominąłem. Jest tu gdzieś Abigail, czy... Jest! Abigail Hoskut Witterel, czy Hoskat. Dobre pytanie, jak to się czyta. Hoskut czy Hoskat? Dobra, ale no, to będzie ono, no, jedyna Abigail na statku. Plus, jak rozumiem, to była pewnie żona pana kapitana. I to był jeszcze i ten. I to jest jej brat, czyli William Hoskut. Oj, to jest oficer. Okej, okay, gość ma taką czapeczkę jako oficer. Czyli co? No ten też ma czapeczkę. No czyli to też pewnie będzie oficer. To będzie oficer. Kurde, czekaj. Wyjdź z tego, bo mi ciągle do niej wraca. Teraz. Nie, gdzie jest taki szybki powrót? O, pod Q. Dobra. Załoga. Rycina i w dół. Ten oznaczony, ten już wiem, kim jest. Ten jeszcze, to też pewnie jeszcze będzie oficer. O, jeszcze tu jest taki. O, i akurat będzie to ostatni. Dobra, mam czterech oficerów. Z całą różnicą tylko, że nie mam bladego pojęcia, który jest który. O. No ten to raczej wiadomo, no. No to jest sternik, no. Jedna osoba, która stoi. Sternik. Tutaj wszyscy nieznani.
też. No ta jest tylko wyraźna. No i cała reszta też jest niewyraźna. No ta, to jeszcze jest wyraźne. ES. 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 Znowu się minąłem. O, Edward Spratt, artysta. No, w sumie tylko artysta podpisałby się pod tymi rycinami. Dobra, no ale no faktycznie, no, już wiem po części, ten wiadomo kim jest, ten wiadomo kim jest, ale nie wiem jak zginęli. Więc niewiele mi z tego... Nie ten guzik. No ale dobra, no to wyłażę stąd. Tak na start myślę, że jest to nawet owocne, że już troszeczkę ludzi odkryłem. O, i co teraz? Okej, 4 trupy w ostatnim rozdziale. Gdzie 2 trupy już zostały przeze mnie zidentyfikowane. Dobra, myślę, że jeszcze tak na koniec mogę sprawdzić ją. Dobra, pani Abigail, jak pani zginęła? To dość nieprzyjemny sposób na śmierć. Pewnie tego nie widziała! Co jest? Co jest? Co jest? Co to za kraken? Co jest? Kolejny niezbyt przyjemny sposób na śmierć. Tylko, że tamten był pewnie dość bolesny. Ale czekaj, ona tu gadała z jakimś... Martinem. Kim ty jesteś, ziomeczku? To jest ten nowy... Oj, on jest wyraźny! Czy to jest ten? Jest jakiś oficer? Jest, Martin Perrot, trzeci oficer. Okej, okay, no to wiem przynajmniej już, który jest który, nie? Ale pewnie pozostałych 2 mi nie poda na tacy. Okej... Okay. Siema! Ja to... Z panem Sternikiem to się chyba pożegnamy, coś mi się wydaje. Rozdział 7? Wow, 3 rozdziały wcześniej. Abigail Hoskut, czy Hoskat Witterel doświadczyła, no, nie do końca. Tylko w sumie, jak ja to mam teraz? O, powalona. Nie, to nie to. Tutaj też nic. O, zmiażdżona mi pasuje przez taki lunek? Taki lunek chyba były te żagle. A w ogóle żagle i wszystkie te drewniane elementy. Yeah! Okej. Okay. No to było dość oczywiste. No jak, no, jedyna trójka, jaka aktualnie jest. Była do odgadnięcia. No,
To jeszcze 20. Nie, jeszcze 19. Jeszcze 19. Takich trójek potrzebuję. Okej. Dobra, to sobie muszę zapamiętać, że on tu jest. Tutaj się ludzie chowają. Tu jest jakiś ziomek. Tutaj coś jeszcze. O, ten jest opleciony. Okej, okay. No, panie kolego, jeśli pan nie powędruje z tym krakenem w głębiny, no to raczej pan tę rączkę straci. I tu jest jakiś koleś, który dźga, chyba żeby go puścił, ten kraken. Ale takie coś to znaczy dla krakena jest jak dziubać siebie wykałaczką. Tu jest jakiś typ jeszcze. O, to jest ten, co dostał gongę na mordę od kapitana. I ten. Ej, what? Ej, co ja zrobiłem przed chwilą? Nie gadaj. Nie. Tak. Ja właśnie, będąc w jej wspomnieniu, przeniosłem sobie do teraźniejszości jakby hologram w cudzysłowie, tamtego gościa. Ej, nie. Ja jestem pod wrażeniem, szapoba, nie? Wow. No dobra, ale no... Już minęło pół godziny i ponieważ nie jest to Sekiro, w którym akcja dość często się zagęszcza i muszę reagować, tutaj mogę zrobić pauzę, kiedy chcę, więc... No cóż mogę rzec. Tak oto się z wami pożegnam. Może nie takim widokiem. Tak oto się z wami pożegnam, a resztę tajemnic statku Obradin będziemy odkrywali od kolejnego odcinka. Jeśli wam podobało, zostawcie lajka pod filmem, bo mam i suba, bo mam nadzieję, że ta seria, tak samo jak Sekiro, spodoba się większej ilości ludzi. A zatem, bez zbędnego przedłużania, żegnam się z wami i widzimy się, czy raczej słyszymy, w kolejnym odcinku. Nie, right?